W ostatnim czasie otrzymuję od Was bardzo dużo pytań na wiadomościach prywatnych na YouTubie na temat programowania kart do Laguny Dwójki, tudzież ich wyprogramowywania. Czyli kupiliście samochód z jedną kartą, a ktoś może mieć drugą i może Wam to auto ukraść, mając tą kartę bez problemu. Oczywiście padają także pytania o oprogramowanie nowych kart. Macie jedną kartę, często gęsto połamaną, niesprawną, nie otwiera, nie zamyka samochodu, da się nią tylko odpalić silnik. I to też czasami nie zawsze. Podłączamy się do komputera w sposób, który Wam już wcześniej pokazywałem. Uruchamiamy sobie program DDT2000. Spośród listy dostępnych modułów wybieramy sobie UCBIC, BFR, BCM. Dwukrotnym kliknięciem dodaję go do listy. A następnie u góry ekranu klikam symbol monitorka. Następnie klikam sobie zielone kółeczko oraz start. Komunikaty u dołu ekranu świadczą o poprawnym połączeniu. Tutaj przewija się kursor, co oznacza, że nasz komputer rozmawia z komputerem w samochodzie, jeżeli tak to można nazwać. Następnie przechodzę sobie do zakładki serwis techniczny. Widzicie pozycję liczba kart przypisanych. Ona mówi nam o tym, ile kart jest zapisanych w pamięci naszego samochodu i iloma kartami jesteśmy w stanie aktualnie go otworzyć, zamknąć i uruchomić silnik. Jak widać, w tym aucie jest jedna karta. Jest to ta karta. Nią mogę zarówno otwierać, jak i zamykać samochód. Mogę nią także odpalić silnik. Tak jak widzicie, immobilizer się odblokowuje. Natomiast ta karta nie działa. Nie mogę zamknąć ani otworzyć samochodu. Jak również wkładając ją do czytnika, nic nie zrobimy. Kontrolka immobilizera mruga. Nie uruchomimy silnika. To jest używana karta, ale ona jest wyczyszczona, ma wymieniony mikroprocesor. Kupiłem używaną kartę, wylutowałem mikroprocesor, wlutowałem nowy. Jak czyścić takie karty, też Wam kiedyś pewnie pokażę. Możemy przystąpić do jej programowania. Jeżeli zakupiliście pojazd z drugiej ręki i liczba kart przypisanych jest tutaj większa od liczby kart, które faktycznie posiadacie, istnieje taka szansa, że jeszcze jedna karta do tego samochodu gdzieś jest, niekoniecznie została przez kogoś zgubiona. I najbezpieczniej dla Was będzie wyczyścić tą kartę, usunąć ją z pamięci. Aby usunąć kartę, także musimy przejść przez procedurę ich programowania, ponieważ przy starcie procedury programowania kart samochód zapomina wszystkie karty, które były do niego przypisane. Prosty wniosek, jeżeli macie na przykład tylko jedną kartę, a mieliście w pamięci dwie karty, to włączacie sobie procedurę programowania kart, przedstawiacie samochodowi tylko jedną kartę, tą, którą macie i w tym momencie tylko ta karta działa. Pozostałe, nawet jeżeli ktoś je ma, nie działają. Do tego pola wprowadzimy nasz numer PIN. Usuwacie całkowicie kartę z czytnika oraz klikacie start ustawienia APV. Kod jest uznany, wyświetla się serw kod uzn tak i w tym momencie mam 0 kart. Wkładamy kartę numer 1. Jeżeli mam kartę hands-free, to wkładam ją zawsze jako pierwszą. Pozostałe karty później. Ładując je do końca, jest zaprogramowana. Wyjmuję ją. Mam ją tutaj. Przedstawiamy drugą kartę. Mam drugą kartę, wyciągam ją. Mamy zera, czyli czytnik jest pusty. I na koniec u góry klikam przycisk potwierdź. Mogę się już rozłączyć ze sterownikiem. Klikam oczko i stop. W tym momencie obydwie karty powinny zamykać, jak i otwierać samochód. Tak jak widzicie, działają. Również możemy je sprawdzić, czy odpalam nam silnik. Bez problemu, immobilizer został odblokowany. Gaszę. Ta tak samo działa. Odpala. I gotowe. Mamy dwie w pełni sprawne karty.